Siemanko, witam Was w drugim odcinku Wielkiej Przebudowy Arsenalem na moim kanale. Dzisiaj pierwsza połowa pierwszego sezonu. Zobaczycie, jak w połowie sezonu mi szło. Tutaj macie transfery. Nie dokonałem jakichś mega wzmocnień, kupiłem Declan Rice'a, Jacka Grealisha i Gravenbercha. Reszty pieniędzy, których mam, to już 45 milionów nie wydałem. I w tym sezonie już ich raczej nie wydałem. Nie wydałem i w tym sezonie. Podzieliłem ten odcinek na dwie części, stwierdząc, że jeden będzie za długi. Dzisiaj wlatuje ten, jutro wleci drugi. No i tak to będzie wyglądało. Tutaj mamy, no nie pokazam Wam dwóch pierwszych spotkań, ale lecimy z drugim spotkaniem w tym sezonie, mecz z Newcastle u siebie. Graliśmy ze Srokami i udało nam się wygrać 2-0 po bramce Smitha Rowe'a i Pepe, więc dobrze rozpoczynamy sezon. Kupiłem Grealisha, bo to jeden z najlepszych teraz piłkarzy w Premier League. No i kupiłem też Declan Rice'a, bo to bardzo młody, utalentowany środkowy pomocnik, więc myślę, że będzie fajnie się u nas rozwijał. Widzicie mój skład, skład przeciwnika. Ja mało rotuję. Mało rotuję jak na razie. No i wygrywamy kolejne spotkanie 3-1. Więc no idzie początek sezonu bardzo dobry, bo mamy 3 mecze, 3 wygrane, więc patrząc na Arsenal jest to coś niesamowitego. Choć ostatnio wygrali 2 mecze rzędu. Ledwo z Brighton wygrali, ale wygrali. Kolejne spotkanie z Leicester, z Lisami na wyjeździe. Czyli niewygodny, u siebie niewygodny rywal. Czy uda nam się pokonać ekipę Jamie'ego Vardy'ego, której nie było w tym meczu, bo Jamie Vardy odszedł do Manchester United. No i niestety przegrywamy to spotkanie, co byłem trochę zszokowany, że przegrywamy z gorszą drużyną na papierze. Ale nie zawsze się wygrywa. Lecimy dalej. Kolejne spotkanie. Tutaj zatrudniłem skauta, wysłałem go do Anglii, żeby szukał nam najbardziej utalentowanych Anglików. A my lecimy dalej. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Derby Londynu, mecz z Fulham. Potem ciężki mecz Manchester United. Co ja tutaj robię? Tutaj Wam pokazuję wszystkie najdroższe transfery. Valverde do PSG. Mamy chyba 3 transfery powyżej 100 miliona. 4. Więc zaszalały kluby. Lautaro w Liverpoolu, ciekawy transfer. Vardy w Manchesterze. Jezus do Barcelony, Korea w Manchesterze. Upamecano w Tottenhamie. Barz do Realu Sociedad. Przepraszam za mój głos. Bardzo realistyczny transfer. Naprawdę. Gundogan do Barcelony, Roberto do Dortmundu, Plea do Lipska, Biska do Chelsea, Shaw do Dortmundu. No, kolejny fantastyczny transfer. Zaraz się to będzie kończyć. McNeil do Lazio, też bardzo realistyczny transfer, nie ma co. Tak samo jak Kappa do Manchester United. Na razie te transfery są nierealistyczne i to chyba się nigdy nie zmieni. Ale nie mamy na to wpływu. My mamy na to wpływ, żeby coś zrobić lepszego z Arsenalu. Cuadrado do Barcelony. Boga. Myślałem, że Boga jest... Dziwiłem się, że Boga ma dopiero 23 lata. Pamiętam, jak przychodził do Chelsea. Myślałem, że on jest starszy, a on jest o wiele młodszy niż myślałem. Boże, jaka mnie zamuła, coś zapała. Ale lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Gramy kolejne spotkanie z Fulham na wyjeździe. Mecz z Benjaminkiem. No, Fulham jest o wiele słabszą drużyną, więc nie powinniśmy mieć z nimi problemów. No i nie mieliśmy. Wygrywamy 2-0. Jack Grealish i Nicola Pepe. Nicolas Pepe, oczywiście. Mecz szału, skład rywali. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Kolejne spotkanie to mecz Ligi Europy. Tutaj dałem bardzo rezerwowy skład z MK Ankara Gucu. No i to się nie opłaciło, bo tracimy punkty, remisujemy 3-3. To nie jest najlepszym wynikiem. Patrząc na to, że myślałem, że uda nam się tu wygrać pomimo tego słabszego składu, to jednak nie udało się i odnotujemy porażkę. No niestety. No, nie spodziewałem się takiego wyniku. Myślałem, że nad tym rezerwowym składem jakoś to pykniemy. No ale potem mieliśmy bardzo ciężkie spotkanie z Chelsea w lidze. Na Emirates. No i wygrywamy skromnie 1-0 po bramce Pierre-Emerica Aubameyanga z Chelsea. No Chelsea tam nie widzę jakichś czasów. No Bellarabi, Edinburgh, Fiska, no. Fantastyczne, fantastyczne ruchy. Kolejne spotkanie to mecz Carabao Cup z Tottenhamem. Carabao Cup mnie najmniej obchodzi ze wszystkich trofeum do zdobycia. Fajnie jakby było je wygrać, ale najmniejszym, żeby nie męczyć moich podstawowych piłkarzy,
Mecz Tottenham wygrywamy 2-0. Joseph Willock strzela gola i Bellerin, więc nasz młody piłkarz strzela gola. Mam zatkany nos, fantastycznie się z tym czuję. Ale lecimy dalej, nie ma co, nie ma co. Na razie ten sezon wygląda dobrze. 6 meczów, 5 zwycięstw, 1 porażka. Kolejne spotkanie to mecz z Evertonem na wyjeździe. Patrzę na skład Evertona, nie widzę jakichś większych zmian. Wygrywamy 3-2. Bardzo ciężkie spotkanie. Saka, Grealish i Aubameyang, no, czyli nasz ten duet z przodu, daje nam zwycięstwo w tym spotkaniu. Lecimy dalej, lecimy. Boże, jak ja się z tym powtarzam. Tak bym nie miał co mówić, bo nie mam. Mecz z Breścią. No więc widok, nie wiem, czy Breścia w ogóle Lidze Europy gra, bo ja nie wiem, czy mam aktualne grupy Ligi Europy, wam powiem. Ligi Mistrzów mam, a Ligi Europy nie wiem. Nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ale dobra. Mecz z Breścią też trochę dał taki rezerwowy skład, można powiedzieć. Myślałem, no z Breścią nie wygramy. Już takie, no, z Breścią naprawdę. Lacazette na ataku, Willock zalił, Smith Rowe na skrzydle. I remisujemy 1-1. Lacazette strzela gola, Donnarumma wyrównuje. Więc, no, nie jest najlepiej jak na razie w Lidze Europy. Musimy się odkuć, następny mecz ze Spartakiem Moskwa, więc tam już wyjdę najlepszym możliwym składem. Nie możemy sobie pozwolić na kolejną stratę punktów, więc następny mecz Lidze Europy jest bardzo ważny, żebyśmy się nie skompromitowali i nie odpadli. Mecz ligowy z Tottenhamem u siebie. Derby Londynu i derby Londynu dla drużyny gości. 3-1 przegrywamy z Tottenhamem, co jest bardzo wysoką porażką. No niestety. Tako, proszę odejść. O, piesek mi się tu wcina. Nagrywanie. Obudził się, to mi przeszkadza. Niestety przegrywamy z Tottenhamem. No i tutaj postanowiłem, że będę trenował piłkarzy. Pozmieniałem kilku rozwój pozycji, jak mają oni wyglądać. Jack Grealish będzie... Jezu, zacząłem się. Przepraszam was. Ostatnio mam często te zacięcia. No, z LS muszę zrobić z niego SPO, no bo u nas gra jako SPO, więc po co by miał być jako LS? Wtedy będzie miał jeszcze lepszy overall niż ma. A my lecimy dalej. Właśnie Jack Grealish już jest na SPO. Tutaj była informacja, czemu ja tak szybko to przeklikałem. Bardzo was przepraszam. Po co was przepraszam? Jaki jestem głupi czasami. No, mamy pierwszy raport zwiadowczy. Zwiadowczy od naszego skauta z Anglii. Bez szału. A my lecimy dalej. 3 punkty za Liverpoolem. Kolejne spotkanie z Brighton. Tutaj macie moją szkółkę. No, Jackson Cooper wygląda ciekawie. Zobaczymy, jak się w przyszłości rozwinie. Mało gram tak trybu kariery, żeby ogarniać jeszcze ten system rozwijania. W ogóle nie oglądam filmików. Ja nie oglądam filmików, jakieś tam poradniki. 3 punkty za Liverpoolem, co jest niespodzianką. Kolejne spotkanie z Brighton na wyjeździe. Tu mamy skład Brighton i skład mój. No i z popularnymi mewami. Wczoraj było spotkanie w rzeczywistości. Arsenal wygrał 1-0. Tu wygrywamy 1-0 po bramce Gravenbercha. Tam wczoraj wygrali po bramce Aleksandra Lacazette. Lecimy dalej. No i mamy mecz ze Spartakiem Moskwa. Spartak Moskwa, Arsenal Spartak Moskwa. Gramy u siebie. Tutaj nie ma co eksperymentować. Musimy wygrać to spotkanie. I to nie było łatwe spotkanie. Wygrywamy tylko 2-1. Jack Grealish i Aleksandr Lacazette. Zawsze mi się myli, jak ma Lacazette na imię. Ale chyba Aleksandr na pewno. Kolejne spotkanie z West Hamem. Kolejne derby Londynu. I tym razem derby dla nas. Thomas Partey strzela bramkę na 1-0. No niestety West Ham. Nie rządzicie jeszcze w Londynie. Lecimy dalej. No tutaj Saka. Plan rozwoju. Bukayo Saka gra u nas jako lewy pomocnik, ale jego nominalna pozycja to CLS. Więc postanowiłem, że zmienimy to na lewy pomocnik. Mamy 2 tygodnie tam, więc spoko. No na jeszcze rozwój pozycji. Co ja tu dałem? Bo na pewno coś zmieniałem. Fałszywy. Słabsza noga, tak, fałszywy. Chciałem, żeby miał 5 gwiazdek słabszej nogi. Będę się starał właśnie, żeby moi piłkarze ofensywni byli, wiecie, tacy zajebiści. Nie, że mogą strzelać lewą i prawą nogą, a potem bawimy się w sztuczki. Wygrywamy z Newcastle w pucharze ligi. William i Lacazette, no rezerwowy skład trochę. Ale zdobywamy ważne zwycięstwo i awansujemy dalej. Lecimy dalej. Mecz Crystal Palace, czyli kolejne derby.
i czy będą te derby dla nas. Tutaj robiłem zmiany. Oj, przepraszam. Ale tu się ten. Robiłem zmiany, żeby piłkarze byli trochę wypoczęci na następne spotkanie. Mecz z Crystal na wyjeździe. Wickham i Batshuayi w ataku. Bardzo hardkorowy atak. Wygrywamy 2-0. Aubameyang i Thomas Partey. No więc kolejne 3 punkty dopisujemy na swoje konto. Lecimy dalej, panie i panowie. Liga Europy. Mecz ze Spartakiem Moskwa. Rewanż. Czwarta kolejka. Mecz na wyjeździe. Mecz w Moskwie. Wychodzę najsilniejszym składem. Pomimo tego nie wychodzę. Po następnym meczu za 3 dni gramy z Manchesterem City. Więc warto zrobić zmiany. No Rochodzi na razie gra, ale myślę, że w ciągu sezonu Saliba go zastąpi. Saliba Gabriel to będzie fajna obrona, ale myślę, że w nowym sezonie kupimy jakiegoś napastnika, sprzedam Lacazette i obrońcę i jakiegoś skrzydłowego jeszcze. Więc możecie już w tym odcinku, czy następnym, który będzie jutro pisać, śmiało koło by kupić tutaj do Arsenalu, kogo byście chcieli zobaczyć w tej serii. Na razie kupiłem 3 piłkarzy. Nie chciałem wydać wszystkich pieniędzy naraz. Tak Wam powiem. No i William Saliba. 74 overalla. Postanowiłem, że on będzie takim zajebistym środkowym obrońcą. Nie będzie ścianą, nie będzie stoperem, a będzie takim rozgrywającym. Takim, wiecie, obrońcą, który umie podać. Świetny cross długi, krótkie podania, świetna gra nogami. Naprawdę, żeby był świetnym obrońcą, takim rozgrywającym. A Gabriel będzie takim, wiecie, obrońcą z prawdziwego zdarzenia, taki Rio Ferdinand, Nemanja Vidić, twardy w obronie, a Saliba będzie taki właśnie techniczny bardziej. No, tak postanowiłem. Myślę, że to jest bardzo dobre, bo Saliba ma chyba takie umiejętności, by być takim właśnie rozgrywającym. Gramy z City. U siebie Manchester City, Arsenal, wygrywamy 1-0, Jack Grealish. No, Jack Grealish to był fantastyczny transfer, Jack Grealish jest niesamowity. City ma tam Oyarzabal, ponad 100 milionów na piłkarza, który jest na ławce. De Bruyne na ławce, nie rozumiem, ale mamy comiesięczny raport. Mamy nowe talenty, które oczywiście trzeba zmarnować, bo jak na razie mi z tymi piłkarzami ze szkółki juniorskiej kompletnie nie wychodzi. Marnuje ich potencjał jak nie wiem co. Ale może kiedyś mi się uda. Pamiętam w FIFA 18, kiedy grałem po Parmą. 2 sezony zagrałem, bo zdobyłem mistrzostwo, bo stwierdziłem, że mi się nie chce grać. I tam miałem takiego Romero, który już o drugim sezonie miał 85 overallów, ale mi się grał genialnie. Jak ktoś oglądał, to ten wie, że Romero to był majster. I tak wygląda moja szkółka juniorów. Tutaj plan rozwoju dla każdego. Choć mają niski potencjał, chciałem zobaczyć, czy im wzrośnie. Czy im wzrośnie, jeśli ustawię im jakieś tam rzeczy do rozwoju. Rozwój. Zaplanuję ich jakiś rozwój. Rozwój umysłowy. Każdemu by się przydał. A widać, że tych juniorów, co mi dał komputer, no raczej pożegnamy się z nimi. Teddy Nelson. Teddy Bishop, Teddy Nelson. Cień. Będzie miał pracowity ataku. No i to tak tyle. Lecimy dalej. Mam 43 miliony. Czekaj, będę miał w nowym sezonie. No i mecz z Manchester United. Mamy 1 punkt mniej niż Liverpool. United na Old Trafford, jest Jamie Vardy, jest Korea, czyli ich nowych piłkarze. Jeszcze wygramy na Old Trafford. Wygrywamy! Martinelli, Jack Grealish dla naszych rywali Bruno Fernandes, czyli najlepszy piłkarz Premier League 2020 roku. No wygramy, bardzo jestem z tego zadowolony. Niestety Aubameyang wypada tutaj na 3 tygodnie, doznał kontuzji. A my lecimy dalej, Liga Europy. MK Ankara Gucu. Rezerwowy trochę skład tu musi być. Trochę zmian, ale jeśli wygramy ten mecz, już mamy pewny, nie wiem, w ogóle mamy pewny awans praktycznie. Tutaj trzeba wygrać, to już w ogóle. Nie będziemy musieli się o nic martwić. Skład ustalony. Przechodzimy do spotkania. Pierwsze meczu było 3-3. Tym razem u nas jest tylko 1-0. Kieran Tierney. No więc Tierney, lewy obrońca, zapewnia nam 3 punkty. No jak na razie w tej Lidze Europy w grupie nam nie idzie za dobrze, ale to czyli przez moje roszady. No i gramy z Aston Villą, były klub Jacka Grealisha. I wygrywamy 3-2. No Pepe daje nam zwycięstwo w końcówce. No nie było łatwo, ale liczą się zdobyte 3 punkty. Kolejny, zbliżamy się do końca odcinka. Nie pokażę Wam pod koniec tabeli. Będzie taki 3 razy klip, gdzie będzie widać tabelę, więc możecie sobie zatrzymać i zobaczyć,
jak będziemy wyglądać na półmetku. Wygrywamy z Leeds 2-1, kolejne pewne 3 punkty. Liverpool też wygrywa, więc to nie jest najlepsze rozwiązanie dla nas. Kolejne spotkanie, kolejne zmiany. Saliba. Southamptonem gramy. U siebie, oczywiście nie na wyjeździe, co ja gada. No i wygrywamy, przegrywamy. Niestety remizujemy Lacazette i Danny Ings dla rywali. No nie udało się tu wygrać. Gubimy punkty. Liverpool jeszcze nie rozegrał swojego spotkania, więc nie wiemy, czy wygrał z Evertonem, czy przegrał. Liga Europy przed nami. Gabriel Martinelli. Zabieramy go do planu rozwoju. Brazylijczyk, szeroko ustawiony rozgrywający. Będzie miał 5 gwiazdek sztuczek. To będzie fajne. No chyba nic nie zmieniałem. Nie. Martinelli 5 gwiazdek sztuczek będzie miał. Stwierdziłem, że fajnie, jak będziemy 5 gwiazdek sztuczek. Potem idziemy w słabszą nogę. Jack Grealish, SPO, Nelson nic nie robię. Smith Rose będzie wysuniętym rozgrywającym. Będzie miał... Na ile ma 5 gwiazdek słabszej nogi, więc trochę tych juniorów chciałem polepszyć. Gravenberga nic mu nie zrobiłem. Taki zrównoważony, żeby był. Bez szaleństw, bez szału. A my lecimy dalej. Liga Europy, ostatni mecz. Pewny awans, więc dałem odpocząć podstawowemu składowi. Dam rezerwowy, dam Guendouziego. Na przykład, który nie wiem, kiedy grał. No i Bella Gun, bardzo młody napastnik w ataku. Który w mnogiej części sezonu został wypożyczony. I po tym meczu będzie tabela. Będziecie widzieć tabelę. To mi się wydaje, że będzie tabela, bo chyba tak wyciąłem. Potem sobie będziecie mogli... Nie, będzie tabela. Tu wygrałem 2-0, William i Selwick. Tutaj macie tabelę, bo już koniec praktycznie odcinka. Na dole zaraz się pojawi. No i mamy jeden punkt straty do Liverpoolu. To jest ostatni mecz w tym odcinku mecz z Liverpoolem. Mamy jeden punkt straty, więc jak wygramy, będziemy liderem. No i mecz z Liverpoolem. Mecz na Anfield Road. Bardzo ciężkie spotkanie powinno być. No, Liverpool u siebie nie przegrywa. Czy będziemy nowym liderem Premier League na półmetku sezonu? Proszę Państwa. 2-1 Jack Grealish i Nicola Pepe, Virgil van Dijk dla rywali. No i mamy to. Jesteśmy liderem po połowie sezonu. I powoli zbliżam się do końca tego odcinka. Pamiętajcie, jeśli Wam ten odcinek się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać w komentarzu, kogo kupić. A jutro widzimy się w drugiej części pierwszego sezonu. Tutaj macie jeszcze raport juniorów. Mamy wielkiego talenta Oscar Sandersa. No i to tyle. Połowa sezonu świetna. Mamy 2 punkty przewagi nad Liverpoolem, więc oby tak dalej. Jesteśmy wszędzie w grze. To tyle. Dziękuję. Do usłyszenia wkrótce.